Spółka Orlen traci zyski. W ciągu tego roku zarobiła o 17 miliardów mniej niż rok temu. Wczoraj wieczorem zarząd Orlenu zaprezentował wyniki finansowe spółki za 3 kwartały roku. Raportujemy 3 miliardy zysku netto. Raportowany zysk netto za ubiegły rok to było 20 miliardów złotych. To oznacza, że zysk jest o ponad 17 miliardów mniejszy niż przed rokiem. Prezes Fąfara przekonuje, że to efekt pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i spadku przychodów ze sprzedaży produktów rafineryjnych i gazu. Według polityków koalicji rządzącej spółka okroiła źródła zysku. Orlen za czasów Obajtka zarabiał również na Polakach bardzo intensywnie, bo koszty paliw rosły do niebotycznych poziomów. To nietrafiony zarzut, podkreśla ekonomista Marek Wardaszka. Jeśli porównamy ceny paliw, które są obecnie, no one jakoś nie odbiegają od tych, które były. Przecież premier Donald Tusk zapowiedział, że paliwo ma być po 5,19. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek mówi o przerażających wynikach spółki. Jak zauważa, spółka kilka miesięcy czekała na nowy zarząd. Teraz w zarządzie brakuje decyzyjności. Dzisiaj widzimy, że ten Orlen, który był siłą napędową za czasu mojej prezesury, dziś niestety, ale stacza się i to są bardzo duże problemy dla całej naszej gospodarki. Daniel Obajtek zauważa, że tylko w trzecim kwartale tego roku spółka zarobiła 188 milionów złotych, podczas gdy rok temu były to aż 4 miliardy 600 milionów złotych. Prezes Fąfara chwali się inwestycjami prowadzonymi przez poprzedni zarząd spółki, między innymi morską farmą wiatrową na Bałtyku. Budowaliśmy całą logistykę pod to i mało to, znaleźliśmy finansowanie na 20 miliardów złotych, a dziś oni opowiadają o tej inwestycji, jakby ona ich była. No to jest po prostu przerażające. Tak samo chwalą się stacjami, które kupiłem i zyskami. Obecny prezes pominął fakt, że zrezygnował z zakupu sieci stacji JET, które dałyby Orlenowi dodatkowe zyski. Dziś Orlen rozważa wstrzymanie projektu poprzedników Olefiny 3, mówi były premier Mateusz Morawiecki. Powód to wysokie nakłady sięgające 51 miliardów złotych. To produkty chemiczne, które mogłyby znakomicie zmniejszyć nasz deficyt handlowy w handlu chemią. Obecny zarząd, który stawia pod znakiem zapytania tę decyzję, popełnia moim zdaniem ogromny błąd. Po zmianie zarządu Orlenu na giełdzie spadają akcje spółki, zaznacza były wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. W przeciągu roku ich wartość spadła o 20%. Od roku spółka Orlen nie jest atrakcyjna dla inwestorów. Inwestorzy przestają inwestować w tę spółkę. Jest problem również dla Orlenu pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Polityk podkreśla, że rząd wprowadził do spółek politycznych działaczy bez doświadczenia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi o celowym osłabianiu spółki na żądanie Niemiec. Po prostu Polska ma być małym, słabym krajem, a nie krajem, który ma potężny koncern. Niższy zysk spółki to niższe szanse na możliwość zamrożenia cen prądu w przyszłym roku, podkreśla politolog Marcin Kozik. Prawo i Sprawiedliwość sobie z tym poradziło. Poradziło sobie dzięki między innymi wsparciu strategicznych spółek Skarbu Państwa, które przynosiły gigantyczne zyski. Dzisiaj sytuacja się odwraca i tak naprawdę rząd Donalda Tuska ma ogromny, ciężki orzech do zgryzienia. A niższy zysk Orlenu to nie jedyna negatywna informacja. Spółka Energa w 3 kwartałach tego roku zarobiła o 44% mniej niż przed rokiem. Zysk KGHM Polska Miedź jest o ponad 40% mniejszy. 24% mniej odnotowała grupa PGE.